waits for no man and ain't got time to shake your hand. Get that style check, put it in pockets like a sack. Cześć mandereczko, witajcie moi kochani widzowie z tej strony TaxiZerte, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z tej strony. No i kurczę, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Słuchajcie, nie ma dzisiaj ze mną Piecusia, mojego słodziaka cybulasia, ale no niestety, słuchajcie, Piecuś musiał iść spać, jest godzina 20, no... Nie no, po prostu, słuchajcie, miejcie szacunek do chłopaka, bo chłopaczek, kurczę, musi chodzić o tej godzinie spać, no i się mówi trudno. Co ja robię? Ja teraz, słuchajcie, porobię sobie questy. Będziecie mieli to, co w poprzednim odcineczku, tylko tym razem będziecie mieli z głosem. Także spoczką. No i dobra, lecimy sobie do tego. Kotliny półmroku, tam mam tam kościki. Mam. Dobra. Okej. Lecimy, słuchajcie, dzisiaj poróbmy sobie kilka questów, na 100% wbijemy sobie, żeby wbić 47 poziom. Myślę, że będzie bez problemu z tym 47 poziomkiem, także spoczkoloczko i będzie gicior. Dobra, teraz tak, lecimy, pozbierajmy na początku te wszystkie znaki zapytania, które tutaj są do zebrania. Do jakiegoś kwestiora, tylko dokładnie nie wiem do jakiego, ale mniejsza. Oj, oluju. Totem to... no nie. Dobra, to trzeba zrobić, słuchajcie... to trzeba zrobić po naszemu. Na Goliata. Wszystko Goliatem, słuchajcie, tutaj wszystko zniszczycie. Jak jesteś dobry Goliat, to... słuchajcie, żaden przeciwnik ci nie straszny, nie? Wszystko na strzała. Dlaczego ja mam blue? Ja chcę włączyć zieloną. Tutaj nawet nie ma, słuchajcie, potrzeby używania blue. Uwierzcie mi. Dobra. Kurczę, tylko nie mam w ogóle żadnej energii. Zróbmy tak. Dobra, postawmy sobie, okej. I teraz możemy go bić, dobra. Jednego mamy to loka pokonanego. Jeszcze tylko ten. Toltaka, przepraszam, nie Tolloka, co ja też pierdzielę, jakieś głupoty, kurde. Przekleństwo smoka, biorę to, co to jest? Złotogwiazd. Niepotrzebne do niczego, ale dobra. Okej, mamy to tym zniszczony. Widzę, że koleżka tutaj też sobie przyszedł questy robić. Dobra. Aha, mamy zebrane już 4x4. No i musimy wracać, ale... chociaż w sumie jesteśmy blisko teleportu. Dlaczego by sobie nie wrócić? Dobra, no to w takim razie, słuchajcie, do teleportu. Wracamy sobie do Kotliny, do Jalpetali, nie wiem, jakoś tak, nieważne, to jest w ogóle... co mnie to obchodzi, jak to się nazywa. Przekleństwo smoka mam na zawsze! Ale fazucha! Na zawsze to jest! Pokaj, no co to jest? Ale zarąbiste! Ja pierdzielę, będę w tym biegał! To spoko to jest! Czemu ja to dostałem na zawsze? Nie mam pojęcia. To tak wypadło po prostu? Być może. Dobra. Możemy tam wracać, słuchajcie, z powrotem. Ale słodziaśnie wyglądam, słuchajcie, już nie wyglądam tak ponuro, kurde, czarny w kapturku. Teraz, słuchajcie, jestem tak na słodziaka, nie? Teraz po królewsku. No dobra. Już lecimy szukać kolejnych totemów, bo ten jest gdzie? Gdzie ten? O Jezu, w drugiej części mapy, dobra. Nieważne, lecimy sobie po niego. Generalnie takich totemów było 3. Jeden rozwaliłem. Drugi rozwaliłem. No to lecimy sobie po trzeci, a co? Szkoda, że nie było potworku, bo ja też chciałbym, słuchajcie, wbić sobie poziom. W ogóle zaproszę wszystkich do grupy tutaj z tego mojego rejonu. Zrobimy sobie takie party, wiecie, żeby wszystkim szły, kurcze, expy i hajsy i tak dalej. Okej, ja sobie tutaj rozwaliłem, bez problemu. Okej. No i słuchajcie, patrzcie, party fajne nam wyszło. I to w miarę szybko. Przyjemnie.
Złoto gwiazd jakieś tutaj wypadło, dzięki. Dobra. Wiecie co, wezmę sobie tą itemkę, no i tak sobie ją sprzedamy i będzie z niej jakiś chociaż pożytek. Dobra, później muszę porozmawiać. Co dalej? Co jeszcze w kotlinie możemy zrobić? Pogadajmy 151. Myślę, że słuchajcie, będzie szybko, jak jesteśmy tutaj we czterech, tak, czy w pięciu, to z tymi potworkami powinno być naprawdę easy peasy lemon squeezy. No ale zaraz zobaczymy. Już mamy 81, bardzo szybko to leci. W ogóle fajnie, że są takie questy, bo potworki, jak wiecie, no nie musicie nic zbierać, tak, więc bardzo łatwo się je robi, wszystkie. O! O! Co to za mały ząbek? A, okej, okay, dobra, ja tu widzę, że tu jeszcze mam co innego, jakieś questiory do robienia, no okej, okay, dobra. Zbierz duży ząb, muszę jeszcze duży ząbek zebrać, bo mały ząbek mi już wypadł. No ta fabuła, słuchajcie, na pewno ta fabuła ma sens, na pewno. O, średni ząb mi wypadł, to jeszcze duży ząb, no jak słuchajcie, już mam te dwa zęby, to jeszcze jeden mi się przydał, ale kurczę, nie ma już na mapie niczego, no. Duży ząb mi dajcie. O, dobra, jest duży ząbek. No i słuchajcie, zobaczcie, mamy już 150 worków zabite. W ogóle, dlaczego oni nie wpadli, żeby zrobić party razem? Mnie się wydaje, słuchajcie, że to jest super rozwiązanie. Dlaczego? Konie, robiąc questy, wszyscy robimy ten sam quest i dla wszystkich wypada. To nie jest tak, że tobie wypadnie, a twojemu koleżce już nie. Nie. Tutaj jest w tej grze, słuchajcie, właśnie o to chodzi, że tu wypada wszystkim, także możecie śmiało to robić razem i z tym nie będzie najmniejszego problemu. Dobrze, jest tu jeszcze jeden Joshura, kurczę, ale kozak, widać, że kozak, nie jakiś tam lamusek, cyprusek, nie, tylko ten taki, kurczę, kozaczek trochę. No dobrze. Ja sobie go, o, widzicie, i wszystko jest pięknie, ładnie, i tu nie trzeba żadnej spiny, słuchajcie, nie trzeba żadnej spiny, wszyscy pięknie się dogadali, że expimy razem sobie, pięknie, cybulaśnie, o kurczę. Coś mnie tutaj zaskoczyło z deka. No ale to nic. Czy on sobie padł teraz? Nie wiem, czy to jest jakiś bocior, czy jak? Czy on specjalnie padł? Może nie zauważył, nie patrzył na chłopca. Nie ma co oceniać z góry, okej. Okay. Cybulaśnie, złotogwiazd mi jeszcze tu wypadło. Dobra, no i został nam ten jeden, kurczę, sprośny potwór mroźnej mocy. Został zniszczony teraz. Dobra, pięknie. A my, słuchajcie, szukamy dużego zęba. No, średni ząbek wypadł, mały ząbek wypadł. No i teraz dużego zęba nie ma. Spoko. O, odrzucił propozycję. Dobrze, bo nie ma dla ciebie miejsca, ty chamie, ty. Do, bardzo dobrze, okej. Jest jeszcze, zdobyliśmy tam jakiś odłamek sfery. W ogóle, jeśli trafi się, słuchajcie, legendarna jakaś skrzynka, to otwieram. Wiecie, dlaczego mam ponad 200 wytrychów. Ponad nawet, mam ich dokładnie 272, wow! Także trzeba będzie go otworzyć. O kurczę, tutaj jakiś ziomaczek też fajny, fajny strój, fajnie to wygląda ogólnie. O, jest duży ząbek, mamy duży ząbek! Chyba to duży ząbek leży, zaraz się przekonamy jeszcze w sumie. Zweryfikujemy to. Dobra. Nie, to, co? To był mały ząbek? Co? Przecież ja mam jeden mały ząbek, ja nie potrzebuję dwóch małych ząbków. Ale fajnie, słuchajcie, to może to śmiesznie wygląda, ale fajnie, kurczę, tak, takie plecy mam odkryte, kurczę, taki słodziak przynajmniej jest jakaś innowacja, coś nowego, no. Ten strój już mi się znudził, bardzo mi się znudził, przyznaję, no znudził to się znudził, no i trzeba teraz wymienić sobie na coś innego. Dobra, ja widzę, że tu Joshua się nie bawi, tylko kurczę rozpiernicza, jak leci, wszystko wokół, spoko. No ale nie ma dużego ząbka wciąż. A my tak sobie szukamy tego ząbka z nadzieją, że nam wydropi prędzej czy później, bardziej prędzej niż bardziej później. Ja bym chciał go teraz, na przykład w tym momencie, dawać mi ząbka. Dawać mi ząbka. Z tej grupy już będzie. Nie, nie, dobra, nie ma. Lecimy dalej i może z tej grupeczki. Ja bym nie pogardził, dajcie mi ząbeczka. Kurczę, no, come on. Mroczne monety, wszystko ma swoje mroczne monety, niestety, wszystko ma swoje bzdety i tak dalej. Dobra, to poprosimy teraz, czy tutaj jest jakiś fajny? Nie ma, cybulaśnie, no cybulaśnie, po prostu cybulaśnie. No i dalej nie ma.
Bo słuchajcie, te ząbki wypadają właśnie z tych lodowatych tych o, lamusów. A widzę, że kurczę, nie chce mi ząbek dropnąć. Proszę ząbek. A tutaj jest, nie zauważyłem go. I nie ma ząbka. A my lecimy dalej, słuchajcie. No generalnie tych stworków jest tutaj dużo, tak, więc z tym też się musimy liczyć, że pewnie szansa jest mała. O, tam na górze jest jakiś... O nie, to ten wybuchający. No, niech on sobie wybuchnie. Dziękujemy panu. Dobra, drogocennych gwiazd nie zbieramy, bo to są shity i o tym każdy dobrze wie. No kurde, no co jest? Dajcie mi ząbek. Ja tu prędzej 407 wbiję zaraz. Dobra, tam może już pójdę na swoim, kurczę, oporowym koniu. Szlachetnym, złotym, niezniszczalnym, którego zdobyłem chyba po nie wiem, 5 czy 10 skrzynce dopiero. No ale jest. Trzeba się radować, a nie narzekać na wszystko. Lodowy łowca mięsa, no i dalej nie ma ząbka. Nie, słuchajcie, oni skitrali ten ząb, ale ja tak czuję, no. Może mi złe potworki pokazuje, czy jakoś tak, no nie, no. Ja złych potworków akurat nie może mi pokazywać. Ale no szukam i nie mogę znaleźć. O, duża grupka w miarę. Może z tej grupki, ja wiem. Słuchajcie, ja bardzo lubię Big Point, no Big Point mnie chyba nie lubi. Big Point, ja bardzo was lubię, bardzo szanuję. Programistów to już w ogóle macie super. Normalnie, naprawdę, tak. Tak, programiści, którzy poprawiają jeden błąd 3 lata. Ale są dobrzy, więc kurczę, tutaj są naprawdę dobrzy, tak. To chyba piekarz programista, no ale dobra, są dobrzy, nie ma co narzekać. Dobra. Chyba już na GamesRT, słuchajcie, jest lepszy programista. Adrian już dużo lepiej, więcej potrafi od nich. No ale czego wymagać od piekarza? No to jest prosty człowiek, kurczę, ten w Big Pointie programista. To jest prosty człowiek, piekarz, no. Piekarz na stanowisku programisty, no, zdarza się. Dobra, dojedźmy go. W ogóle, słuchajcie, będzie się zastanawiać, taksi, co ty pieprzysz, jaki piekarz? No, słuchajcie, tak się śmiejemy z Big Pointu, z całej oczywiście firmy, założycieli Drakensanga, że nie umieją jednego błędu, poprawić. Najprostszego, no nie wiem, załóżmy, jest duży ząb! Nawet najprostszego jakiegoś opisowego błędu, gdzie zamiast mniejsza jest zwiększa, to u nich jest po prostu jakiś rozpierdziel i nie wiadomo, o co chodzi. I załóżmy, opisy poprzekształcane, to było zgłaszane setki tysięcy razy, a oni i tak nic z tym nie zrobią dopiero za kilka miesięcy, czy za rok, a może i nawet później, nie wiadomo. Dobra, ja mam, słuchajcie, dzisiaj taki plan na dzisiejszy odcinek, żeby dobić 47 poziom, bo bardzo mało mi brakuje. Ale ja widzę, że no niekoniecznie to idzie dobrze po naszej myśli, bo tego expo dostajemy naprawdę mało. O, tutaj już troszeczkę sypnął, trochę więcej, dobra, cieszy mnie to. No i tych mrocznych też troszeczkę dostajemy, niedużo, ale no generalnie trochę dostajemy, no. Dobra, teraz tak, to muszę połączyć, co jeszcze muszę połączyć, to i to, nie. To generalnie tego raczej nie ruszać, nie trzeba. I to, o, dobra. Okej, i teraz możemy oddać go. Dostarcz naszyjnik, oczywiście tak, pięknie, ładnie. No i słuchajcie, zobaczcie, ile nam brakuje, no jeszcze troszeczkę, już malutko, ale już za chwilę będziemy mieli ten level. Ja jestem tego świadomy, ja już nie mogę się doczekać. Dobra, posprzedajmy sobie to, co nie będzie nam potrzebne. Nie wiem, dlaczego to służy i kurczę, po co to nam jest dokładnie, ale dobra, nieważne. Tutaj co tu jest? Kluczyki, Kotlina półmroku, dobra, no to lecimy jeszcze do kotlinki, bo widzę, że tam są jakieś do pokonania wędlinki i do zrobienia jakieś misje małe.
Dobra, jeszcze się napiję, lekka popita musi być. Oj, bez lekkiej popity to... Ja bym tu nie wystał, słuchajcie. Nie ma opcji nawet takiej. Dobra, ja tu widzę już kolejnego ochotnika do party. Ochotnika, nieważne. To jest Asterus, tu jest Asterus, on ma już party. Ale on nie jest z nami, więc mi się to nie podoba. Bardzo mi się to nie podoba, że on nie jest z nami. O, mamy nowego przybysza. Witamy w grupie. Tutaj, o kurczę, też koleżka, nie naszy koleżka tutaj strzela. A my nie szanujemy nie naszych koleżków, szanujemy tylko naszych koleżków. Ale spierdziela, patrzcie go. Okej, okay, zabiliśmy ogólnie coś co to było do questa chyba do zabicia. Oj, są to te tolloki, toltoki, bydloki, śmierdziele, goliaty, nie wiem. Trzeba ich poubijać po prostu. Dobra, mamy to i jest 8 już mamy. 9, o tu jest ich bardzo dużo, trzeba to pozabijać wszystko. Ja pierdzielę, ale tutaj wszystko zapiernicza, kurczę, nawet się nie można zorientować co jest gdzie, nie? Tego jest tu od groma przecież, dobra, zrobiliśmy to, słuchajcie, w 5 sekund, nie? Ledwo, słuchajcie, co tu wbiłem i tych tolloków tutaj, toltoków, cfelak, nie, toltaków, czekajcie, ja zaraz ogarnę jak to się w ogóle nazywa. To jest toltaków, czyli toltaków, czyli to jest toltak, tak? Tak, to jest toltak. Dobra, tu cała grupa się zrespiła, obczajcie. Może coś tutaj jest do obrony w jakimś questie, czy coś, nie wiem. Dobra. To teraz tak, musimy się wrócić. Tak, musimy się wrócić oczywiście tutaj. Dobra, wszedłem. I oczywiście już widzę questa, że mam do oddania. I czy będzie za niego level? Ja bym był wdzięczny, żeby był. Oj, będę wdzięczny. Wtedy, nie, tego jeszcze nie odblokujemy, no fajnie. Nie ma levela, ja pierdzielę, jeszcze nie ma. Jeszcze, słuchajcie, nie ma, jest blisko, ale... Sorry, jeszcze nie. No dobra, czy mamy jeszcze jakieś questy? Widzę, że tu opalowy relikwiarz jest do zrobienia, ale to jeszcze nie to, co my chcemy. W kotlinie nie ma nic do zrobienia już, naprawdę? No najwidoczniej nie ma, no. A czy możemy tutaj wejść? Nie mogę. Szkoda, bowiem chciałbym tam wejść. A tu możemy, możemy. Polowy relikwiarz. Dobra, wejdźmy tam, no. Zobaczmy, co tam się dzieje. Co tu jest do pokarania. Mam nadzieję, że... No trochę tego jest generalnie tutaj. Dobra, trochę więcej niż trochę. Dobra, ja już widzę mniej więcej, gdzie mam się kierować. O, klucz. Klucz jest, jest klucz. 5 kluczy, poprosimy. No już te potworki są takie ciut mocniejsze, nie mówię, że dużo, ciut. Dobra, opuszczają grupy, dobra, no to ja też nie chcę z nimi być w takim razie, jak oni opuszczają grupy. A czy tutaj są ludzie? Nie ma, tu jestem sam chyba z tego co widzę, to niedobrze. Bo chciałbym, żeby to była też open arena. Tam chyba jest drugi klucz, zaraz się przekonamy. Tak, to jest drugi klucz. Potrzebujemy ich 5 generalnie, więc... nie powinienem się chyba tak cieszyć z tych kluczy za często. I one lecą z toltaków. O jest! 47 poziom wbity, kochani! No i dajmy sobie na razie w to. Zmniejsza prędkość, nieważne co zrobi. Dobra. Mamy 47 poziom, więc dziś jest pięknie, słuchajcie, dziś jest pięknie. No, co prawda dużo mi to nie dało, ale... Ale ważne, że wbity. Dobra. O, pięknie poubijaliśmy sobie. No leć tam! Co nie lecisz? Goliat by poleciał. A, tu jest ten ziomek dobry, co trzyma tą bramę, żeby ona nie upadła, nie? To jest charytatywny gościu, kurde, polecam, bardzo, bardzo szanuję.
I to jeszcze w Drakensangu trzyma, słuchajcie, gościu. Podejrzewam, że dużo mu nie płacą. O ile cokolwiek. O, dobra, tutaj jest kolejny kluczyk. To mamy jeszcze, słuchajcie, potrzebujemy dwóch kluczy. Dobra, szaman szybko schodzi. Szaman jest słaby. Przekleństwo smoka. Boże, wiecie co jest najlepsze? To jest kobiecy strój, to jest najlepsze. Ja jestem, słuchajcie, chłopakiem i to tak trochę średnio, ale... Ale podoba mi się generalnie, ta maska jest super fajna. Nieważne czy to jest... Bo jest bardzo kolorowe, ja lubię takie kolorowe. Nie zabronicie mi lubić. Dobra. Okej. Okay. No i lecimy sobie dalej. Tym razem mamy jeszcze do zrobienia... No tak, ten nie przylecę bez przesady. Taksi, co ty chciałeś? Ale ja chyba wiem, co trzeba. Słuchajcie, i to właśnie jest ta misja, w której to trzeba wykorzystać. Bo to mnie będzie truło za każdym razem, gdy ja tylko, słuchajcie, będę sobie chodził po tej wodzie. A gdy mam właśnie użyty tamten ten, to mnie nic nie truje. Ale trzeba to będzie też mądrze wykorzystywać. Tutaj trzeba będzie w miarę sprawnie przechodzić całość. Płuco Orbaxa. Dobra, jedno już jest. Drugie jest tam do tyłu, więc może się po prostu cofnę po nie. Zostało jeszcze 22 wrogów. Aha, no to spoko, widzę, że... Widzę, że bardzo dużo tego tutaj jest i że... No, nie będzie rzeź, kurczę, kompletna, normalnie... No, ulala. A czemu nam teraz nie zaliczyło na przykład niczego? A, czy tylko tych Orbaxów tyle pozostało? Czy jak to jest? Zostało 21, 20. Aha! To zmieniam troszeczkę postać rzeczy. Co to jest? Nadzwyczajna. Nie, nadzwyczajnie nie otwieramy. Ja chcę, słuchajcie, legendarne otworzyć. Żeby była jazda. A to co to tam? Co to jest? Co to pytam? Oluju, to ma damage. To ma damage już jakiś tam. I mówisz duży, ale jest jakiś tam damage. O, dobrze, że to by mnie trafiło. Podejrzewam, że troszeczkę damage'a to by robiło. Dobra, kolejne Orbaxy. Tylko Orbaxy nas w tym momencie interesują. Dobra, i te Orbaxy na szczęście szybko padają. No się prawie w ogóle nie ruszają. Dobra, 17 wrogów. Kurczę, trochę to wolno idzie. 16 jeszcze. Okej. No ale dobra. Te Orbaxy, słuchajcie, bardzo szybko padają i bardzo sprawnie to leci z nimi. Okej, ale te płuca rzadko kiedy dropią, z tego co widzę. To mnie niepokoi. A podejrzewam, że troszeczkę trzeba się będzie pomęczyć z tym kłeścikiem, no ale nic. No i pamiętajcie, że mamy no pół godziny niecałe, 27 minut jeszcze, żeby tu robić cokolwiek, bo potem będzie to mnie po prostu bić, tak? Samochodzenie tutaj będzie sprawiało jakieś trudności. Chyba, że będzie można udało się ten eliksir zrobić jeszcze raz, no ale podejrzewam, że takiej opcji nie ma. No ale dobra. Okej. Lecimy sobie dalej. Kolejne Orbaxy, Cybulaxy są do zrobienia. Dobra, ilu tu jeszcze przeciwników jest? Jeszcze 10 wrogów mam do pokonania. Generalnie, z ogółu, tak? A ile nam to wyjdzie, to nie wiadomo nigdy. Dobra, ale już udajmy się może tam na koniu. A żeby było szybciej. No cały czas mi pisze, że jestem odporny, na szczęście. No i to mi będzie pisać, dopóki się nie skończy ten eliksir, który dostałem tam właśnie za questa. Żeby tutaj się dostać, to trzeba zrobić jakieś tam questy. Dobra, pozostało 9 wrogów. No spoko, idzie to w miarę szybko.
O nie, ten ziomeczek jeszcze, słuchajcie, trzeba go rozjechać. No on mi tutaj jakby, no ustanę z nim, że to tak ujmę. Chyba mnie nie zabije, tak podejrzewam. Dobra, nie zabił mnie na szczęście. Wystałem to. Niepotrzebnie rzucałem tutaj działko, nieważne. Lecimy dalej. I co my tu mamy? Kolejnych wrogów. I co jeszcze? Dobra. Płuco Orbaxa. Kolejne, dobra, mamy trzy płuca, ale mamy jeszcze tylko trzech wrogów. Co jest? O, podejrzewam, że na środku jest coś zarąbistego. Zaraz zobaczymy. Dobra. Nic tutaj nie widzę. Trujący Orbax kolejny leży. Odłamek absorber, absorber jakiś dostałem. Nie wiem, czego go wziąłem, nie pytajcie. Dobra, mamy to. Okej, pozostało 5 wrogów. A co jest na środku? Aha, taka kula. Podejrzewam, że jak zrobię to wszystko, to będę mógł coś z tą kulą zrobić, ale nie jestem pewien, nie chcę was okłamywać. Także, no, nie bierzcie tego tak za bardzo do siebie na razie. Dowiemy się dopiero potem. Dobra, jeszcze 4 wrogów nam zostało do zniszczenia. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Z tymi 4 wrogami gorzej będzie z tymi płucami, bo mam tylko 3. A zabiłem tych Orbaxów już kilka. Dobra, w drugą stronę, czyli pojedziemy na koniu. Dobra. No i lecimy sobie, słuchajcie, tam dalej. Please, żeby chociaż teraz się trafiły. Come on. Dajcie mi płuca Orbaxa. To mi jest potrzebne bardzo. No nie ma płuców, płucu Urbaxa. Płuców. Boże, Taxia, ty to jesteś czasem. Ja wiem, słuchajcie, ja wiem, co wy chcecie powiedzieć. Ja wiem, po prostu ja wiem, no ale czasem tak mam, no co zrobicie? Nic nie zrobisz. Nie strzelaj! No! Ty chamie, ty! Okrutny, przebrzydły! Nie, ja tego tak nie zostawię. Gin. Po prostu gin, no bo ja tego nie mogłem tak zostawić, no wkurzał mnie. Ja, słuchajcie, nic do ziomeczka nie miałem, chciałem go zostawić w pokoju, a ten, no bydlak to bydlak. Dobra, jeszcze jeden Orbax nam został, tak? Bo tutaj mamy 2 Orbaxów. Czy tutaj jakby, no tak, został nam jeszcze jeden Orbaxik. I to już jest ten ostatni Orbaxik, tak? Tak czuję. Dobra. Czyżby? Mamy 30 Orbaxów, wszystkie Orbaxy są już zaliczone. Gdzie to było? Tak, jest. Muszę się wrócić tutaj, a wiecie co? Ale jest, ja mam to sposób. Bo ja mam przecież to i ja się mogę teleportować tutaj. I będziemy już obok, prawda? Powinniśmy być obok. Może coś źle... Tak, dobra, udało się. Oczywiście wskakuję już tylko na swojego rumaka. No i będziemy później musieli płuca zebrać. A za płuca zostanę 10 tysięcy expa, tylko co? Czy to było nic do zrobienia? Dobra, ja wpadam, słuchajcie, na Goliacie tam. I się nawet z nimi nie patyczkuję, nie? Po prostu bang na Goliata, bang 2 razy. Bang, jeszcze raz Goliatem poprawiacie, jeszcze raz Goliatem, słuchajcie, i taktyka zrobiona. I wszystko pozamiatane jest, nie? Jeszcze wyliczyłem, ja pierdzielę, Taxi, udany jesteś, no udany jesteś po prostu. Dobra, okej, już ten tutaj, kurczę, widzę, chyba zalepił trochę muru. Ja nie wiem dokładnie, co jest? Co mnie tutaj nagle tak zaczęło rąbać, ty? Co zrobili, obczajta, jakie typy? O, klucz do klatki. O, jeszcze jeden, słuchajcie, kluczyk nam został do znalezienia, no to pięknie. Dobra, być może zaraz go znajdę już. O, trochę sporo tu tych ziomeczków, więc podejrzewam, że już tutaj powinny być. Tam jeszcze coś strzela, kurczę, z dupy, z tyłu. Dobra, atakujemy pełną parą, słuchajcie. Pełną parą, bez Goliata, na Goliacie, nieważne.
Brakuje nam jednego klucza, także jest easy, ale teraz musimy odnać mu... Dobra. Okej, co dalej? Zniszcz pierwszą tamę Toltaków. Dobra, widzę je. Widzę je! Najpierw tutaj będziemy musieli pędzić, tak? No to lecimy. Lecimy, no. Dobra, minąłem ich, udało się jakoś minąć. O kurczę, tutaj widzę przez jakieś szczeliny się musimy przedostawać. Kurczę, Amazonka normalnie dzika dżungla. Jungla, jungla, jungla. Tutaj kurczę manewry, tak, coś niezłe. Poczekaj, Taino, co tam było? Dobra, słuchajcie, patrzcie jak tutaj giną te toltaki, lamusy, śmierdziele, goliaty. O, mamy chyba ostatni kluczek. Bardzo ładnie. No tyle tych toltaków tutaj było, że no się nie dziwię, że wypadł. Dobra, jest. To magiczna. Myślałem, że słuchajcie, to jest ta legendarna, zarąbista. Tu takie nie no. Średnio bym powiedział, średnio. Dobra, ale dojedźmy toltaka. Tama zniszczona. Dobra, ale co my tu jeszcze mamy? Jakieś znaki zapytania nam się pojawiły. Klatka. Aha! To coś, po coś jednak nam, słuchajcie, były te klucze, żeby klatki otwierać. No i teraz co? Uwolniamy toltaków pewnie uwięzionych, kurczę. Czy to toltakowie uwięzili kogoś i my musimy go ratować? No, proszę, szlachetnie, szlachetnie, tak, coś. No ale... Cóż... Orli Szaman. Nie pytam, skąd nazwa. Na pewno nie od orów. No, słuchajcie, trochę tego tutaj jest. Dobra. Okej, cofamy się do tutaj, do tej szczeliny. Tam są albo dwie klatki, albo coś tam jest. Dokładnie, no nie jestem wam w stanie powiedzieć teraz. Ale za chwilę się przekonamy. 3, 2, 1, jest klatka. Dobra, jedna. I jest druga klatka. Okej, w takim razie mamy już trzy ten przez środek idzie, tak? Coś to się z nimi nie partaczy, nie? Ale patrzcie, do tego to jest od groma tych wszystkich fujarek tutaj jest. A spierniczam, panie, zabierz to ode mnie. Dobra. Orli Szaman na strzała pójdzie? Nie. Nie idą na strzała, cwaniaki, goliaty, kurcze walone, no. Ale tego jest, słuchajcie, od groma tutaj. Ja pierniczę, w ogóle co to jest? O, mroczne monety, pięknie. W ogóle trochę mrocznych nawet nam się wbiło. To dobrze. Mroczne zawsze się przydadzą. Na kuglarza wszystko pójdzie i tak pewnie. No bo to zając siebie to... Na kuglarza. Pewnie, na kuglarza no. A na kogo? Na kuglarza no. Dobra, za chwilę trzeba mnie jeszcze skończyć odcineczek, bo kurczę, tutaj mamy sporo do zrobienia, ale... ale no nie uda nam się od razu, o tako... Żaba król, żabi król, słuchajcie. Tego nie całujcie, bo tutaj będą jeszcze jakieś inne króle, nie? Króle żabie. Dobra, trujący Orbax jest zniszczony. Elo. Można do bractwa, pewnie, że mocno, ale piszcie do pieca, słuchajcie, bo ja jestem naprawdę zajęty ekspieniem. Trzymano złoto gwiazd. Dzięki, ziomeczki, dzięki. Płuca Orbaxa. O, a teraz patrzcie, jak te płuca lecą. Od razu. No, umarnęło mi się. Dobra, zresmy się tutaj zresztą za te 40, no co, niech będzie. I tak padam tu bardzo rzadko. No dobra. I lecimy, no nie wiem, na górkę chyba, nie wiem. Dobra, no lecimy tędy generalnie. Zabijmy sobie tego Orbaxa, on nam się może przydać. Okej. Toltak, Orli Szaman. O tak. Orli Szaman, good. Jawol. Dobra.
No i nie mamy teraz troszeczkę za bardzo czasu na to, żeby robić tych kolejne te Orbaxy, ale ja to później pokonam. Naprawdę, tak. Nie no, pokonam. Dobra, teraz muszę coś iść te klatki wszystkie pootwierać. Dobra, mamy kolejne klatki otworzone. Pięknie, elegancisz, Francisz. Franciszek pierwszy. Dobra. Oluju, tutaj Goliat się przyda. No słuchajcie, Goliat to jest jednak niszczyciel. On wszystko poniszczy tutaj. Dobra. Auć, to troszeczkę boli. O, ten przeżył jeszcze to, tak? Myślę, że cwany jest. Dobra, o, wisiorek jakiś z niego, no proszę, sponio. I jakieś złoto gwiazd jeszcze leci, ale to generalnie nie polecam. Dobra, o, tu widzę, kurczę, gratulacje, komuś szafir wypadł z tego. Graty, brachu. Rzadkość, że cokolwiek dobrego leci z sześcianu. No ale graty. Trzeba przygratulować komuś, no. A co? Dobra. Okej, słuchajcie, na tym odcineczku skoczymy sobie już tylko po drugą bramę i będziemy się po prostu zawijać. Kończyć odcineczek oczywiście, tutaj jeszcze jakiś... Czyści szkód, nie dzięki. Ale w jednym bonie 30, no to ładnie w sumie. Bo ja mam, załóżmy, w 3 po 50 zazwyczaj. Albo coś w ten deseń. Czy ja tam przeskoczę? Raczej nie przeskoczę, trzeba będzie na okrągło. I staramy się, żeby też, żeby one mi nie walnęły, bo szkoda by tracić, słuchajcie, czas na takie shity i tego typu rzeczy. Dobra, wyjedziemy sobie środkiem. Tu kolejny Orbax. A, ale fart! Ale uniki, tak, ty to jesteś, kurczę, jednak dobry w tą grę. Ty nie jesteś jakimś tam... No, nieważne. O, jeszcze wybuchający, no tego mi było trzeba, no pewnie, dzięki. Fajnie. Dobra. Dlaczego to przestało tu bić tutaj? Kurczę, co jest? O, będzie robił boom! Co tu się dzieje się? Dobra, ja stąd spiżdżam. Dobra, wsiadam na swojego rumaka niszczyciela, śmierdziela Goliata. I możemy, słuchajcie, stąd pizgać po prostu. Dobra. Okej. Uniki, słuchajcie, jak, kurczę, nie wiem. Jak asa... No nie, dobra, nieważne. Dobra, lecimy tam dalej. Nie zaczął... O, smoczki! Smoczki, co ziewają jakimiś dziwnymi falami, nie? Dźwiękowymi, ale zarąbiste. Polecam, bardzo mi się podoba, fajnie. Dobra, ale teraz pozabijajmy to wszystko, co tutaj jest na tej drodze. Generalnie mi się bardzo podoba, ale jak już zaczynają atakować, to przestaje być fajnie, nie? Esencja bitewna. Nie ma nic, kurczę, nie ma nic. Tama zniszczona. O tak. No nie mów, że tam nie przecytaj, boż. Dobra, słuchajcie, ostatnią tamę mamy chyba zniszczoną. Teraz będziemy musieli tylko porozmawiać z jakimś ziomeczkiem dobrym, fajnym. Ale my się przelecimy jeszcze tam. Wyjdź mi, typie. Typie, wyjdź mi stąd. Dobra, i lecimy. O, te znowu te smoczki, kurczę, zarąbiste. Ale jaka zadyma.
Sosa za dyma, obczajcie. To tam jest zadyma kompletna, to ja nie kumam tego. Czego tu tyle potworów? Nie wiem, chleb za darmo rozdają, czy jak? Zwiedrze. Panie, pączki po 60 groszy. Nie wierzę, no po prostu nie wierzę. O, patrzcie, że tego dochodzi jeszcze więcej. Was matka nie miała. I no kurczę, ja tu grać chcę, a tu nie pozwala tam mi grać, bo blokują mnie stwory. I tych stworów od groma jest. Ulepszony smoczek, zabijmy to zanim złoży jaja. Ja tak czuję, że to ma sens, to ma sens. Pota nikt nie widział. Dobra. Słuchaj, już nie wiem jak mam się tutaj poruszać. No, mam ograniczone te ruchy, jak cały czas za mną jakieś kule latają. Dobra. Dobra, jest, udało się. Gnaliśmy ten shit, kurde. Dobra, mamy tutaj już ostatni. Już, słuchajcie, już kończyłem odcineczek. Już wiem, bo długo trwa, słuchajcie, i tak się już zamula. I za chwilę tylko dogrzebiemy się do ostatniego już wejścia i będzie wszystko w pożądalu. Mamy ostatnią klateczkę otworzoną 5x5. I dziękujemy, mam 5 gwiazdek, mam 5 klatek otworzonych, kurde. Dobra, i możemy się cofać. Znaczy wsiadać na swojego rumola, a potem lecimy sobie ino z powrotem w to samo lokalizację i słuchajcie, oddamy questa i kończymy. No dobra, dawaj, ładuj się. Ładuj się, synu, na pakę do wujaszka. He. Dobra. No widzę, że jeszcze jakiś mały przeciwnik na drodze nam stanął. Nie ma sprawy. Rozjedziemy go. Jak imigrantów. Dobra. O, pięknie, orli szamanku, pięknie. I jazda, jazdo z nimi, jazdo. Dobra. O, i mamy to, słuchajcie. I odpalamy, pięknie. Dobra, 60 mroczny jest spoko. To troszeczkę, słuchajcie, nam zejdzie z tym, no ale dobra. Jazda, wygrywamy. Jest dobrze. Dobra, słuchajcie, kochani, w tym momencie będę się z wami żegnał, bo słuchajcie, prędko się nie pożegnam, zanim ja te stworki tutaj pozabijam. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, widzimy się już w kolejnych odcineczkach. Mam nadzieję, że słuchajcie, będzie was coraz więcej pod kolejnymi każdymi odcineczkami. Ja spróbuję, słuchajcie, jeszcze pieca jakoś na następny odcineczek załatwić, a chyba, że będę go nagrywał od razu, bo jeszcze sam nie jestem pewien. Chciałbym też nagrać tutaj te questiksy, te orbaksy porobić do końca, no ale zobaczymy. Także do zobaczyska w następnym odcineczku, wasz ulubiony Taxi ZRT. Siemaneczko!